No, iż Donald Tusk już jakiś czas temu zapowiedział likwidację Funduszu Kościelnego, to liczni specjaliści zajmujący się problematyką ekonomii kościoła wskazywali także w naszych programach, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb. To... Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Dzień dobry Państwu. Mimo że ostatnie dni obfitują w naszym pięknym kraju w liczne emocje związane z komisjami śledczymi, to także te same ostatnie dni obfitują w informacje związane z nieśmiertelnym w Polsce triumwiratem. A tym triumwiratem albo nawet chyba bardziej rozsądnie będzie powiedzieć trójcą nieświętą są politycy, pieniądze i kościół. Dla przypomnienia, proszę Państwa, Kościół katolicki kosztuje nas rocznie już 25 miliardów złotych. Ja wiem, że za chwilę mogę usłyszeć, albo nawet bardziej przeczytać, żebym skupił się na tych, którzy chodzą do meczetu. Obiecuję to oczywiście niektórym z Państwa, że zrobię to. Natychmiast, jak tylko ci, którzy chadzają do meczetu, będą stanowili nadwładzę w Polsce, a takową nadwładzą w Polsce póki co nadal pozostaje Kościół katolicki. I mimo iż Donald Tusk już jakiś czas temu zapowiedział likwidację Funduszu Kościelnego, to liczni specjaliści zajmujący się problematyką, Ekonomii kościoła, wskazywali także w naszych programach, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb. To... Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. To jak jeden cukierek wyjęty z gigantycznego Tira cukierków. 25 miliardów złotych rocznie. Niech ki dmucha, proszę Państwa, ale proponuję, żebyśmy przeszli do rzeczy. Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło dotacje przyznawane za czasów ministrowania. Posła Mariusza Błaszczaka, to m.in. fundacja Ojca Rydzyka, parafie i rodzinne miasto byłego ministra, kto powiedział, że nie należy zaczerpnąć wiadomości u źródła, dlatego spróbujmy dodzwonić się do ministra byłego Błaszczaka. Jak sami Państwo słyszeliście, próbowaliśmy, ale być może do niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości dodzwonić się nie da, gdyż nie reprezentuje się właściwej linii światopoglądowej. Ale wróćmy na chwilę do wspomnianego ministra Błaszczaka i resortu obrony narodowej, który to ujawnił wykaz dotacji które ministerstwo przyznało w samym 2023 roku, czyli jeszcze Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Na liście, proszę Państwa, odnajdujemy, można wyliczać Fundację Lux Veritatis bezpośrednio związaną z biznesmenem Storunia, parafię koła gospodyń wiejskich i gminę Legionowo, z której pochodzi, były minister Mariusz Błaszczak. Nie będziemy Państwa katować przypominaniem tego, jak były minister. Pląsał na tej lub kolejnej rocznicy Radia Maryja w Toruniu, i przez chwilę zastanawiałem się, czy to wyznanie wiary, czy może spoglądanie we właściwą stronę, żeby utrzymywać władzę i ewentualnie utrzymać ją dalej. Na szczęście, jednak się nie udało. Ale co by to miało znaczyć, gdybyśmy mieli mówić wyłącznie o ministrze Błaszczaku? Ten jegomość, którego widzicie Państwo na swoich ekranach, to biskup Ryszard Kasyna, który rozpoczyna budowę luksusowej rezydencji na swojej rozległej działce. Mieszkańcy ponoć przecierają oczy ze zdumienia na wyjść o tym, iż na tym terenie realizowana jest taka. Inwestycja. Ale kto w kraju, w którym kler stanowi władzę nadrzędną, nadal podkreślam, czegokolwiek biskupowi w takiej sytuacji zabroni. Dlatego też nie powinniśmy być zdziwieni nie tylko budową, albo nawet można powiedzieć inwestycją realizowaną przez biskupa Ryszarda. Kasynę, bo nie powinniśmy się dziwić różnym kwestiom, o których wielokrotnie mówiliśmy w naszych programach, a które dotyczą na przykład wycinania kawałka Parku Narodowego, żeby przyłączyć go do takiego lub innego. Klasztoru. Na szczęście tego typu działania, przynajmniej w jakiejś części, są hamowane przez obecną władzę. Ale nie bójmy się tego powiedzieć, proszę Państwa. Klerowi i Kościołowi nikt przy zdrowych zmysłach funkcjonujących w polityce nie przeciwstawi się od tak i nagle. I dlatego na naszym kanale YouTube'owym. Pytamy Państwa, czy obecna rządząca większość odetnie katolicki kler od państwowych pieniędzy do końca kadencji parlamentu? Oczywiście nie precyzujemy pytania, bo podejrzewam, że niektórzy z odpowiadających, biorących udział w tym sondażu, mają na myśli fundusz kościelny, a przypomnę, że fundusz kościelny to zaledwie jeden cukierek z gigantycznego tira cukierków. Przy Ponad grubo 4 tysiącach głosów, prawie 80% z Państwa stwierdziło, że rządząca większość do końca kadencji odetnie kler od państwowych. Pieniędzy. W takiej sytuacji warto się zastanowić, czy w realiach Polski i styku Kościoła z polską polityką nie jest to jednak myślenie życzeniowe. Zajrzeliśmy także w niektóre państwa komentarze. Pan Daniel: Oj widzę, że na ten moment większość wierzy w cuda lub w większość rządzącą. Pozdrawiam dobrego dnia zielonooka metaluwa. Nie odważą się stracić poparcia Kościoła katolickiego. Albo jestem Danusia, nie odetnie, bo są w symbiozie, a pan Kasparow krótko kwituje tę naszą sądę stwierdzeniem brak kochones. No cóż, proszę Państwa, nie sposób nie zgodzić się zarówno z tymi właśnie opiniami, jak i z kwestią nawet myślenia życzeniowego, bo taki wynik sondażu pokazuje, że przynajmniej wśród części z nas panuje przekonanie, że Kościół katolicki, że kler katolicki powinien być od tych pieniędzy odcięty na stałe. Wielokrotnie też zauważacie Państwo w swoich komentarzach, kiedy mówimy albo piszemy o klerze, że w Polsce sprawdzi się droga ewolucji, a nie rewolucji. Nasi goście w naszych programach często zaznaczają, że. O rewolucji nie może być mowy, a póki co niestety na ewolucję się nie zanosi, nawet w bliskiej perspektywie czasu, biorąc pod uwagę, że mamy za chwilę wybory samorządowe, potem wybory mm, do europarlamentu, a na końcu wybory prezydenckie. Bez względu na to, z jakiej partii pochodzą politycy, to w takim lub innym stopniu z głosem ambony muszą się liczyć, o czym w naszych piątkowych programach o 22.00 bardzo często mówi nasza gościni profesora Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dołączmy zatem jeszcze do kwestii polityków, kleru i pieniędzy. Wiadomość z odcinka Służby Zdrowia. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o tzw. pigułce dzień po, to dostęp do antykoncepcji awaryjnej będzie dostępny w ramach recepty farmaceutycznej. Pani ministra ma gotowe rozporządzenie. Tabletka będzie dostępna od 1 maja. Dodała. No cóż, powinniśmy być zadowoleni z takiego obrotu sprawy, ale zawsze znajdzie się jakieś ale, proszę Państwa, nawet w takiej sytuacji. Bo cóż zrobić, jeśli mowa o rozporządzeniu, o rozporządzeniu w sytuacji, kiedy nie ma ustawy, która to ustawa zobowiązywałaby zarówno no, farmaceutów, ale przede wszystkim lekarzy do tego, żeby takie recepty wystawiać bez powoływania się na tak zwaną klauzulę sumienia. Bo nawet jeśli takie rozporządzenie wejdzie, a pewnie wejdzie, to niejednokrotnie dziewczyny, kobiety zderzą się z sytuacją, w której na bazie rozporządzenia Takiej recepty nie dostaną. Takiej recepty nie dostaną na bazie rozporządzenia albo klauzuli sumienia, chociaż zdajemy sobie doskonale sprawę, że ruchy w kierunku zniesienia tej haniebnej dla każdego zdroworozsądkowego lekarza klauzuli sumienia już się dzieją. Zdajemy sobie chyba wszyscy też sprawę, że na dłuższą metę rozporządzeniami nie da się wyegzekwować praw człowieka, czyli praw kobiet, w kraju, w którym nadal Krell, kler pozostaje instytucją nadrzędną w strukturze władzy. Mam nadzieję, że również i Państwo zdajecie sobie sprawę, w jakiej rzeczywistości przychodzi nam żyć. Miejmy tylko nadzieję. Że do końca tej kadencji, jeśli obecna większość dotrwa do końca tej kadencji, zdążymy się miło zaskoczyć, nie mówię o rozczarowaniu, miło zaskoczyć. Może nie w kwestii pieniędzy kościoła, bo sam nie urwałem się z choinki i nie wierzę w to, żeby do końca tej kadencji dało się odciąć kler katolicki od publicznych pieniędzy, no ale może, biorę to w cudzysłów, chociażby w kwestii praw człowieka czyli praw kobiet. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i do zobaczenia na naszym kanale. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie.